Dzień dobry Robert. W trasie wyruszyłem. Jest godzina 5:40. Ja już jestem na wylocie z Warszawy. Także wyjechałem już jakiś czas temu. No tak rano to normalnie we Wronkach mnie nie budzili. Parafrazując jeden tekst z pewnego filmu. A poważnie, nie no gdzie? Zresztą w zeszłej firmie przecież wstawałem, to było w standardzie. A tymczasem jest godzina 5:40, jak wam wspomniałem, i ja ruszam w stronę rozładunku, do którego jeszcze mam ponad około 350 km, także co? Zaczynamy nowy tydzień. Rozpoczęliśmy jazdę i jakaś taka pogoda jest taka troszeczkę nie za bardzo, no ale to nic, podobno ma się poprawić, aczkolwiek mi taka odpowiada, nie powiem, że nie, wolę taką, aktualnie jest około 20 stopni, a ma być 33, 4 w cieniu i tak dalej, także ja wiem, tak chyba jest lepiej. Do celu mi zostało 60 km i tak sobie jadę tą autostradą i tak sobie pykam, mykam i zobaczymy, jak to wyjdzie, czy od razu mnie zrzucą, czy będą oczywiście jakieś tam, a proszę czekać, kolejka, srelka i tak dalej, ale to wszystko się okaże już w tym bliższym czasie, czyli za jakieś kilkadziesiąt minut. O, tyle wam powiem. Boroczewo gdzieś tutaj. Tak, krótki raporcik jest taki, bardzo krótki, że rozładowałem. Niestety musiałem być bardzo upierdliwy, co nieraz przynosi skutek, tak jak tym razem, ponieważ przede mną było 6 tirów, każdy po 33 palety. Ojojoj, a ja tylko 6. Także udało mi się jakoś tam trochę pogadać, potrajkotać i wreszcie nie wytrzymał magazynier, mówi dobra, dawaj szybko, bo ja już nie mam czasu. No i tak w ten oto sposób zdjęte i jadę na załadunek, bo oczywiście już mam następny załadunek, trochę daleki dolot, bo ponad 100 km, ale załadunek jest i chyba dzisiaj wracam do stolicy, ale to się okaże na załadunku, ponieważ tam będę miał wszelkie informacje. No i taką pracę to ja szanuję. Załadowane bezpośrednio gonimy do Warszawy. Skończymy dzień w Domciu. Niestety późno, ale trudno. Ale sprawa się przedstawia tak, że przyjechałem na załadunek. Wcześniej już pan zadzwonił do mnie, o której będę. Ja mówię, że zaraz. O, to super. Wpadłem na firmę. Myk, myk, otworzyłem boczek. Przyszło trzech panów. Nawet nie pozwolili się dotknąć do towaru. Wszystko sami załadowali. Mam pełny samochodzik jakichś tam kartonów. Papiery, dziękuję, do widzenia, lecimy. Jutro 5 punktów w Warszawie. I co jutro przyniesie dzień po tym rozładunku? Zobaczymy. Na razie dzisiaj jest godzina 14:40. A ja jadę do domu. A co? No patrzcie, jeszcze sezon się nie zaczął, jeszcze rok szkolny trwa, a już na szóstce są korki, znaczy na razie to tego korka jako takiego nie ma, zatwardzenie bardziej, ale tak czy siak ciasno jak cholercia. O co kaman? Gdańsk mnie pożegnał korkami, a Warszawa przywitała korkami, super! 20:15, a ja teraz właśnie wyjeżdżam z tunelu. Ale korki są spowodowane tym, że właśnie zaczyna się mecz, znaczy jeszcze się nie zaczyna, za pół godziny się zaczyna mecz Polska-Izrael i tam podejrzewam, że Poniatowski jest zablokowany, Poniatowski i tam wszystko wokoło tego Stadionu Narodowego i dlatego tu się trochę korkuje, wałkuje i w ogóle się uje. Także ja niestety muszę jeszcze tutaj do światełek te kilkaset metrów przecierpieć. I potem już jakoś, mam nadzieję, pójdzie. Tymczasem ja dzisiaj śpię w domu. Tak.
A jutro muszę wrócić na stadion Polonii do Warszawy. Tam mam pierwszy rozładunek. Także tak mniej więcej wyglądał dzisiejszy dzionek. Średnio ciekawy, ale podejrzewam, że już od jutra moja Kinga się postara, żeby był bardziej ciekawy. Tymczasem jadę do domu na kolacyjkę. O, taki będę. Do jutra. Dzień dobry, we wtorek, 11 dzień czerwca. Słoneczko wali już po całości, aż normalnie, kurde, szok. Ja jestem teraz w centrum Warszawy, a dokładnie będę teraz skręcał w Aleję Solidarności przy Placu Bankowym. Także jeżdżę przez ścisłe centrum. Pierwszy rozładunek już mam za sobą, co mnie bardzo cieszy, bo to jest ten największy rozładunek. Teraz będę miał... Zamykaj te drzwi, bo ci je utnę. Teraz będę miał następnych, ale to już takie są pomniejsze. Po kilka paczek tylko. No i zobaczymy, jak to szybko w miarę pójdzie. No i tyle. Także rozpoczynamy nowy dzionek. O, błękitny wieżowiec tak zwany. No jedź. Nie bój się, jedź. O, dobra, ja też sobie pojadę. Masakra. Jestem z Warszawy, ale nie lubię jeździć po Warszawie. Tragedia. Do później. No i szybciutko, wszystko rozrzucone, już gorąco się zrobiło. Ja już mam pusty samochodzik i co? I następne zlecenie. Także jadę na załadunek do Lesznowoli i stamtąd jadę sobie do Krakowa. No. Także luzik. Jedziemy dalej. No i po zabiegu. Załadowane, Lesznowola. 8 palet. Bezpośrednio do Krakowa lecimy, żeby się wyrobić do 16. Chciałem wam nagrać to załadunek, ale nie dość, że taki był magazynier, no porządny chłopak, pracowity i tak dalej, tylko jakiś taki nie chciał współpracować, to jeszcze ochroniarz do tego wszystkiego stał przy załadunku. No nie, może takie mają procedury. Także niestety nie udało się. Następnym razem mam nadzieję, że bardziej się uda, a tymczasem siódemeczka i wyskakujemy z tutaj, z tych okolic i bezpośrednio od razu, tak jak wspomniałem, do Krakowa lecimy. No dobra, drodzy moi, sprawa wygląda następująco. Ja aktualnie... Jedź, Batafianie. Ja aktualnie załadowałem pod Krakowem, w miejscowości Brzezie, chyba to się nazywa. O, i tyle se najechał. Głąb. I w każdym razie teraz jadę już do Nysy. Mam jakieś 5-metrowe coś załadowane. Nawet się nie tykałem tego, ponieważ mi zabronili. Powiedzieli, że oni wszystko sami załadują. I takie ładunki to ja szanuję. Dzięki, Kinga, dzięki. Wczoraj miałem tak samo zresztą, bo wczoraj tak samo miałem, także proszę nie ruszać, my wszystko spakujemy. I dzisiaj tą Warszawę, co rozładowywałem, to było wczoraj pakowane przez nich. Ale mniejsza o większość. W każdym razie, jak widzicie, Kinga nie daje spokoju. Znaczy, mnie akurat to pasuje, bo ja nie lubię stać za bardzo. Także teraz tak, zjąłem szybko te 8 palet, co ładowałem w Lesznowoli. Zrzuciłem to w Krakowie. Aktualnie załadowałem pod Krakowem i jadę do Nysy. A tam będę, nie wiem, przed 19 powinienem tam być. Zwłaszcza, że teraz mam misję do wykonania. Bo to nie jest zwykły ładunek, to nie jest zwykły transport, to jest misja. Aktualnie wykonuję coś, za co będę... Za co mi podziękują prawdopodobnie, ponieważ sprawa wygląda następująco, że to, co ja wiozę, oni czekają na to z utęsknieniem, ponieważ cała taśma produkcyjna stoi i oni na mnie bardzo, bardzo, bardzo czekają. Bo teraz podobno właśnie tam tutaj kierownik mówił, że wykańczają to, co już mają i zaraz będzie stop maszyna i tak dalej i dopiero jak ja im przywiozę, to oni dopiero ruszą. Także mam misję. Lubię takie misje. Jadę dalej. Gorąco jest. Powiem tyle. Jest gorąco. Dobra, drodzy moi, sukces. Misja zakończyła się sukcesem. Ja już właśnie wyjeżdżam, bo rozładunek miałem w hali.
To nie jest, że jest ciemno, bo jest bardzo jasno i jest bardzo jasno i jest oprócz tego bardzo słonecznie i gorąco. A tymczasem ja, o tutaj pan już mi otwiera bramę i ja już uciekam i na dzisiaj fajrant. Godzina 19:20, ale mam upieprzoną szybę. Ok, teraz tylko muszę poczekać, aż mi się brama otworzy. Dobra, można wyjeżdżać. I tyle. I jadę teraz stacyjkę jakąś ogarnę. I fajrant. Także dzisiejszy dzionek poszedł cały bardzo ładnie. Wszystko cacy, nie ma co narzekać. Jeszcze tylko papierologię muszę odwalić i już będzie dobrze. Także na dzisiaj fajrant. O, chyba jakaś burza przyjdzie, bo jakaś chmura idzie. Ona już idzie za mną od samej Małopolski. Więc może się uda, że coś się uda. Że coś pieprznie. Tymczasem, czekajcie, tutaj jechałem? Chyba tędy, tak, tędy jechałem. Tymczasem co? Nie ma co przedłużać. Do jutra! Witam dnia kolejnego, chyba jeszcze się nie odzywałem, bo miałem strasznie intensywny poranek. Za 500 metrów na rondzie pierwszy zjazd. I co chciałem powiedzieć, no obudziłem się oczywiście dużo, dużo za wcześnie, bo znaczy tak długo spałem, do 7. Ale niestety słońce zaczęło walić mi w kurnik i się obudziłem. No, zrobiłem tam, oporządziłem się, zrobiłem kawkę, śniadanko zjadłem i tak dalej, i tak dalej. Jak wiecie, Kinga zaczyna pracę o godzinie 8. O godzinie 8:18 przyszedł mi SMS ze zleceniem. Tak jest. I tak pojechałem potem tego, niestety na załadunku, kurde, było bardzo dużo krzaniania się, ponieważ ładowałem jakąś skrzynię, która formalnie, teoretycznie miała mieć tam 4 chyba 70, czy coś takiego, nie, 4,50 na metr 70. Na metr 70 się zgadza, tylko te 4,50 trochę, cholera jasna, skrócili sobie, no i trochę kombinowania, ale już załadowane i teraz jadę do miejscowości Klucze. Także mam taki przejazd, no tam 200 km w sumie, ale z pełnym samochodem, więc tyle, tak? Chciałem coś nagrać, ale takie zamieszanie powstało, że nie dało rady. Kurde, no muszę się poprawić trochę. Tak to jest. Aktualnie wyjechałem z Prudnika, no jest jakiś wiatr tutaj, no niby bezchmurne niebo, niby fajnie, ale wiatr daje taki, że po prostu cholera jest na kierownicę, trzeba mocno trzymać, więc nie wiem co to kaman. Także ja lecę dalej. Aktualnie mam nadzieję dobić się jak najszybciej do autostrady i potem już sobie śmigać. No i mówię, no będę gdzieś w granicach około 13, te sprawy na rozładunku, więc jeszcze na pewno coś dzisiaj będzie się działo. No muszę wam powiedzieć, że na tych skuterkach to oni całkiem dają radę, kurde. Takie niby jakieś a la Vespa, te sprawy i tak dalej, ale zapieprzają jak małe parowoziki. Także całkiem sympatycznie. Okej, dobra, ja już na bramkach jestem. Także chwila, moment i zaraz będę leciał dalej na S1 i tak dalej, i tak dalej. Także spoko, luz. Okej, dobra, lecimy. Ale tutaj to suwnicą szybko pójdzie. Także nie jest źle. Szybciutko, szybko, sprawnie, profesjonalnie zdjęte, tak jak widzieliście, można jechać na następny załadunek. Tak, tak, mam następny załadunek. Kinga nie próżnuje, także ja już jadę teraz na załadunek do Bytomia. Pozdro Adaśko, a potem jadę z tym do Żagania. Także jest co robić, cały czas coś. Nie ma, kurde, że się siedzi albo coś. Się pracuje.
Także do później. No, teraz mamy załadunek. Palety. Przemysłówki. Małe, zwykłe, lekkie, eleganckie. Także to ładujemy i z tym jedziemy do żagania. Zobaczymy, co z tego wyniknie. O. Także ładujemy i spadamy dalej. Zwane, elegancko, zabezpieczone i można lecieć. O, a teraz jesteśmy w Miami. Bytom. Bytom. Ale zaraz będziemy skręcać na autostradkę i lecimy dalej. I kierunek żagań. Ko 19 powinienem być, bo tak nie będę jakoś się bardzo spieszył. Tutaj na tej środę, to kręć w lewo. Dobra, już nic nie będę kręcił. Co miałem powiedzieć, że mam czas do 22, także nie mam co się spieszyć, więc na spokojnie będę sobie jechał. Tymczasem gorąco. Szybka przerwa musiała być, prycha wzięta i można dalej jechać. Góra Świętej Anny, MOP, także spadam dalej. Operacja. Bramki w Karwianach. Podobno dzień jak co dzień. Nie wiem dokładnie, bo raz co wtedy wieczorem tutaj jechałem, to tam stałem w sumie kilkaset metrów, a tutaj już się turlam, nie wiem, z drugi kilometr, trzeci, a jeszcze przede mną z półtora kilometra korka. Także ciężko mi jest powiedzieć, o co kaman, dlaczego oni jeszcze nie skończyli tego remontu, bo już miał być skończony jakiś tydzień temu. No i nie wiem. Powiem szczerze, że troszeczkę mnie to drażni, ale cóż. Także stoję w korku dalej. Już prawie na miejscu, ale tu jakiś kurde przesmyk jest i sobie kurde jakieś wojsko czołgami tu przejeżdżało przez ulicę. Ja cholercia jasna musiałem poczekać chwilę. Ale nic, dobra, pojechali, można lecieć dalej. A już prawie dojechałem. Ja już rozładowany, teraz jadę sobie, podlecę troszeczkę na jutrzejszy poranny załadunek, przerzut, w sumie przerzut, bo podejrzewam, że chłopak przyjeżdża z zagranicy i nie chce za bardzo tam dalej ingerować, więc pewnie my odkupiliśmy ten ładunek i jadę dalej. Gdzie jadę? Chyba słyszycie i widzicie. Otóż jest to A18 Olszyna coś tam. Zajebista droga, kurde. Patrz, już mi się nie chce. Tak na szybkiego chciałem jedną rzecz sprostować. Kiedyś powiedziałem w jednym z filmików, że droga pomiędzy Dęblinem a Puławami, tym wałem co idzie, to jest podobna do tego co idzie tutaj Olszyna. Nie. Tamta droga między Dęblinem a Puławami jest w porównaniu z tym równiuteńka. To jest kurwa jakaś masakra. Rozpędzić się nie mogę, bo się boję, że mi się kurde koronki posypią z zębów. Tu się kończy korek przed bramkami w Karwianach, a to jest jakieś 10-12 km. Ja już minąłem ten, no, korka nie było, bo zatwardzenie w moją stronę, tam w stronę Katowic, Krakowa. Także ja mam luz, gorzej z tymi, co teraz jadą w stronę Wrocławia i za Wrocław. Kiepsko mają. Trochę z ukrycia, bo tu nie wolno za bardzo nagrywać, ale w każdym razie już właśnie dojechałem do rozładunku. Także zrzucam tą paczuszkę i spadam dalej. Bo to nie ma to tamto. Bo już Kinga znalazła następny ładunek. Nieźle. Tylko gorąco. No, jak mogą ludzie wypoczywać, kurde, też bym tak chciał. Ale niestety nie ma lekko, dopiero jutro nie, jutro też nie, w sobotę. Sprawa wygląda następująco, jadę teraz do Inwałdu coś ładować. Powiem szczerze, że nie wiem co, etc. Natomiast wiem gdzie, jadę do Wolsztyna. Także jeszcze dzisiaj trochę kilometrów mnie czeka, kółka się kręcą. No jest co robić, jest, nie ma co mówić. Także teraz lecę na załadunek i później się odzywam. Także sprawa jest załatwiona. Mam już ładunek na sobie. Cztery palety jadą do Wolsztyna, żeby mogły, kurde, ale tutaj jeżdżą. Bo teraz to Inwałd, Inwałdem, Wadowice bardziej ten załadunek był.
Także mam teraz 430 km do celu. Jutro na 10 rano. Jest godzina teraz... zaraz poczekaj, 17:45, także z palcem i z pełną przespaną nocą. Więc tak mniej więcej wygląda sytuacja u mnie. Słońce wyszło, przed chwilą tutaj była nawałnica, nawet chłopaki nie za bardzo chcieli wychodzić, żeby załadować ten samochód, ale minęło, teraz jest słoneczko, ale jadę w kierunku chmury, także będzie ciekawie po drodze. Stój, bo ja jadę. No. Także jadę. Przed chwilą jakaś była nawałnica, ale dosłownie tak jakby ją linijką odciął. Także już spokojnie dalej jedziemy. Do bramek mi zostało jakieś około 45 km. I taki mam plan na dzisiaj, żeby minąć bramki w Karwianach po raz kolejny. Na razie wujek Google mówi, że nawet korka nie ma, tylko małe zatwardzenie tam na kilkaset metrów. Także aby to minąć, potem wpadam na piątkę i pierwszy mob z jakąś stacją benzynową jest moje. I na jutro sobie zostawię jakieś tam 180 czy coś tam. I tak pewnie znając życie, to się obudzę o jakiejś dziwnej godzinie. Także żeby nie było, to jutro będę miał co robić z samego rana. Rozładunek, tak jak już wam wspominałem, jest na 10, także na totalnym luzie. A tymczasem piękny zachód słońca, troszeczkę za chmurami, ale tak czy siak nawet fajnie wygląda. Piąteczek, piątunio, rozpoczynamy 14 dzień czerwca. Kurde. Ja niedawno się obudziłem, ale już zdążyłem kawałek dojechać tu do MOP-u, bo stałem na Orlenie w jakiejś miejscowości trochę mniejszej, nie pamiętam nazwy, ale gdzieś tutaj niedaleko. Teraz sobie tu przyjechałem zrobić kawę i tak dalej. Także już się oporządziłem. Tutaj w tym byłem. Sprawdziłem samochód, wszystko ok. Także chowam garnek, chowam maszynkę i lecę dalej. I tak dużo przed czasem będę przed awizacją, no to może się uda, że mi może zdejmą i wtedy może Kinga szybko coś znajdzie i wtedy będę szybciej w domu. Mam taką nadzieję. No i rozładowane, 4 palety. Te poszły się zdjęte. O, tutaj sobie stoją eleganckie 4 palety. No ja teraz czekam. Kinga już dzwoniła, że coś już ma jakieś zalążki powrotu do domu, ale jeszcze muszę trochę poczekać. Tymczasem idę po papiery tam do tyłu i chyba pojadę na jezioro, bo tutaj jest kilkaset metrów stąd jezioro. Zobaczymy, teraz się spytam tutaj. No i co, długo nie musiałem czekać, nawet nie zdążyłem wpisać... Skręć w prawo. Książki nie zdążyłem wypełnić. Samochodu nie zdążyłem odpalić. Pyk, SMS-ik. Pyk, załaduneczek. Pyk. Lecimy dalej. Także, moi drodzy, jest godzina 9:20. Ja tam podjechałem, zdjęty. I co? I... od razu już jadę na załadunek. Także nie jest źle. Lecimy. Dobra, sprawa się ma następującą. Ja aktualnie załadowałem już to, co miałem załadować. Jakieś, nie wiem, grzejniki, klimatyzatory, jakoś 3 małe paletki. Bardzo fajne. Rozładunek w Pruszkowie. To jest jedna rzecz. Tak, ale żeby nie było tak prosto, to jadę na doładunek. Też jakaś mała paleta, 200 kilo czy coś, którą będę zabierał do Grodziska bodajże, bo tak, te co teraz załadowałem, mam rozładunek w Pruszkowie, a to co po co teraz jadę, mam rozładunek w Grodzisku. Także wszystko się w miarę składa. Tutaj się była obawa, bo to jest nie do nas, tylko do Rosji. Była obawa, że jeszcze będę musiał stać na celnym, ale na szczęście udało się, że nie. Odprawa będzie już poza mną, także trochę czasu do przodu. A tymczasem jadę do Kościana, żeby się załadować drugim ładunkiem. Piątek leci. Jaki fajny chyba morganek. Kurczyna w górę. Kozacki. Autostrada, dobra, już w stronę domu. I kancelarii premiera i MSZ-u.
Kozacki, naprawdę fajny. Kurde, nie poleciał. Ale na blachach wawerskich, Warszawa-Wawer. Ciekawe. Taki szybki rozładunek trochę, chłopak się spieszył i wreszcie ją wypieprzył. Ale to już poza moim samochodem, także luzik. Dobra, rozładowujemy i spadamy. Zejdź w prawo zjazd, tak jest. Dobra, rozładowane, z małymi przygodami jak widzieliście, no ale już trudno się mówi. Mam nadzieję, że... No nie wiem, zobaczymy, może będzie działało, bo to były jakieś grzejniki czy coś elektryczne. Skręć w prawo zjazd. Chłopak się uczył dopiero jeździć na wózku, także... No ale to już jest jakby poza mną. Samochód, to było daleko od samochodu, także ja już jestem czysty. Ale i tak poszło na drugi samochód, bo obok stał zestaw, który jedzie bezpośrednio do Rosji, także ja już teraz wyjechałem z Pruszkowa, tam gdzie się kończy Pruszków, zaczęły się reguły, których nikt nie przestrzega, więc jadę dalej, a już teraz będę zaraz wjeżdżał do Warszawy na autostradę aktualnie i już jadę teraz jeszcze po córkę do mojej teściowej i wracamy do domu. Jeszcze niestety kawałek czeka mnie Korków, podejrzewam, że na Dolince Służewieckiej, no ale niemniej jednak już jestem wyluzowany, bo weekend się zaczyna. Także jadę.